Jesteśmy tutaj na miejscu, pozdrawiamy Cię, jest nas całkiem liczne grono, spore grono, no, z panem burmistrzem. To bardzo miło, dzięki za telefon, ja również pozdrawiam grupę całą, chociaż nie bardzo wiem, kto w niej jest, ale serdeczne pozdrowienia dla wszystkich i dzięki za pamięć. No, jeśli możesz, to nam wspomnij coś tutaj o Marianie, o tych wyczynach tutaj waszych, na tych OS-ach, które realizuje wszystkie, więc pewnie doskonale je też pamiętasz. No i tak jak mi napisałeś, już 24 lata prawie się zbliża. No, w lutym będzie 24 lata, kurczę, aż trudno uwierzyć. Trudno uwierzyć. Kawał czasu. A gdzie jesteście? Przy tym obelisku, rozumiem, jesteście, tak? Tak, jesteśmy teraz w Orłowcu, no w Złotymstoku na obelisku. Aha. Znaczy tak, no ja oczywiście pamiętam, aczkolwiek gwoli ścisłości nie z Marianem, bo ja z Marianem jeździłem tylko za granicę, tylko w Mistrzostwach Europy. Tak, w Mistrzostwach Polski Marian jeździł z Ryśkiem, ale oczywiście wszystkie odcinki pamiętam, kurczę, tak, że gdybym dzisiaj tam pojechał, no to może nie zakręt w zakręt, ale całe partie zakrętów na pewno byłbym w stanie bez problemu sobie odtworzyć, czy Orłowiec, Bocystok, czy spaloną w rozmaitych konfiguracjach tamte odcinki koło Płocka, no to przecież w ogóle taki kawał historii polskich rajdów, że bez nich nie byłoby historii polskich rajdów, no tak jak bez Mariana, prawda? To prawda. A jaką pogodę macie? No było pięknie, do tej pory było słonko, mroźno, no bo to tutaj już góry, ale pięknie, tak. Wspaniale. I powiem, tak. Że właśnie z perspektywy teraz czasów tak odległych już, jak pojechaliśmy teraz tutaj po tych wszystkich OS-ach, to ja podziwiam, tak. Jak mogliście wtedy jeździć, nie będąc zauroczonym tym terenem po prostu, jak dało się cokolwiek notować, notatki zapisywać, jak to takie przepiękne, jak teraz się jedzie tak ze swobodą i podziwia ten teren. No to prawda, znaczy my byliśmy i jesteśmy zauroczeni, ale fakt, że w czasie rajdu to raczej podziwianie krajobrazów nie było wskazane. No. Natomiast no, okolice są przepiękne, to w ogóle bez dwóch zdań, no to jest coś pięknego, no to nie ma wątpliwości. Grzesiu, pozdrawiamy Cię serdecznie, bardzo dziękujemy za ten kontakt. Ja również, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, powodzenia, najlepszego. Cześć, pozdrawiamy. W 93 roku miałem okazję być przy starcie, wtedy w Stroniu Śląskim i tak rano jeszcze sobie tak pomyślałem, kurczę, zaczął padać śnieg, nie? Tak, i tak wiedziałem, że na pewno droga będzie ciężka. Za chwilę potem zawyły syreny, no i dalej wiemy wszyscy, jak to wyglądało. Jest to takie miejsce naprawdę wyjątkowe, jak i wyjątkowa postać. W przyszłym roku chciałbym bardzo, żebyśmy to główne rondo przy wjeździe do Lądka już oficjalnie ogłosili i rondę imienia Mariana Bobrowicza, nadali nazwę, postawili jakiś piękny kamień symbolizujący. Ja powycinam, myślę, tam te krzaki, zrobimy ładne kwiaty, żeby to tak symbolizowało i żeby na trwałe uczcić tą wielką postać właśnie na tym rondzie, głównym rondzie wjazdowym do Lądka Zdroju na trasie do Stronia. A ze swojej strony, jako włodarza tego terenu, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za to, że przybyli. Niektórzy z Was jeszcze się nie urodzili, jak był ten wypadek. A cieszę się, że możemy o tym pamiętać, że przekazujecie pamięć z pokolenia na pokolenie. To jest bardzo istotne. Dla mnie zawsze budujące jest to, że ponad 20 lat często tędy jeżdżę, na Wrocław głównie. Nie zdarzyło się nigdy, żeby się tu nie świecił świat. Czy to jest lato, czy zima, czy dzień, czy noc. To jest naprawdę piękne, bo niewiele takich miejsc, myślę, jest w Polsce. I wiem, że mnóstwo ludzi z całej Polski za granicę ściąga tutaj po to, żeby zapalić, bo tu często samochody właśnie tak stoją i ludzie stoją i myślą o Marianie, o wielkim naszym sportowcu. Także ze swojej strony bardzo dziękuję i tak jak mówię, my tutaj razem z Automobilklubem, jak i z panem Ireneuszem, z wszystkimi, którzy są fanami tego sportu, będziemy kultywować to i zrobimy wszystko, żeby upamiętnić ten fakt, ale też, żeby można było ten sport dalej uprawiać, bo to jest sport niestety podwyższonego ryzyka, ale to tak już jest w życiu.
Ja pamiętam to auto, pamiętam tego Forda Sierra, pamiętam tą całą historię. Cieszę się, że tak pięknie jest zrobiona replika. To już jest 20 lat. Szmat czasu, ale jak widać, żywy cały czas pośród nas, także super, naprawdę ekstra. Myślę, że możemy wrócić, jak już zrobimy rondo, do tego, żeby tutaj co roku spotykać się w lutym. I wtedy naprawdę, tak jak teraz, uczcić, bo to będzie wielka rzecz dla niego i dla wszystkich, którzy są tym sportem zawodnego, po prostu dla nas wszystkich. I też taka jakaś możliwość pokazania się razem, nie? Że jesteśmy razem i wszyscy, którzy ten sport uprawiają, trzymają się razem. To by było piękne. A ja Państwu życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Szczęśliwego powrotu do domu. I no co, samych dobrych startów, tak? I to, że jest okazja tutaj też być w tym miejscu, niech każdemu z nas przypomina, że wyjeżdżając powinniśmy wrócić. Tak, samolot. Ja bym chciał w tym miejscu podziękować panu burmistrzowi tutaj bardzo, że pomaga w inicjatywie tak fajnej, ciepłej inicjatywie tutaj przez kolegę stworzonej, że tak powiem, tej wizji odbudowy auta i spotykania się tutaj w tym miejscu. To prawda, dzisiaj nie jest rocznica, bo rocznica jest 20 lutego, ale wiemy, że akurat jest taki okres świąteczny, że najwięcej ludzi z zagranicy, gdzieś z Polski jest na tym terenie. Tak jak burmistrz powiedział tutaj, dużo z was jeszcze nie było na świecie. Ja miałem tą przyjemność stać na starcie za Marianem Bublewiczem. Jechałem wtedy z numerem 19. Jak był wypadek, to doszło do nas wiadomość, że załoga numer 1 miała wypadek. Oczywiście nas nikt nie poinformował, w jakich skutkach ten wypadek był, jak mocny, tylko był przerwany odcinek. Jak mijałem tutaj dosłownie to miejsce, to było, nie wiem, może 10, może 12 minut po tym zdarzeniu. Stał tutaj tłum ludzi, także przejeżdżając koło tego auta, czy koło tego miejsca, nawet nie widziałem, w jakim stopniu ono jest zniszczone. Dopiero potem gdzieś tam dotarły, dzisiaj to jest na Facebooku, wtedy te zdjęcia dotarły dopiero po jakimś czasie, jaka to skala była tego uderzenia i zniszczenia i obrażeń. Także cieszę się bardzo w imieniu Automobil Klubu, że taka inicjatywa tutaj jest i z naszej strony, z mojej strony jako prezesa Automobil Klubu i ze strony Automobil Klubu będziemy wspierać tę inicjatywę i w każdej chwili, jeżeli będzie potrzebna jakaś pomoc z naszej strony, to jesteśmy do dyspozycji. Jak pan burmistrz zadeklarował nazwę ronda imienia Mariana Bublewicza, jest to super fajna inicjatywa, jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłym roku się spotkamy, to będziemy mogli oficjalnie ogłosić rondo nazwą imienia Mariana. Tak, to zrobimy jakąś elegancką taką całą taką oprawą oczywiście. Ze swojej strony, jeżeli ktokolwiek z Państwa byłby w Lądku, to zapraszam do siebie, do ratusza zawsze. Mam garść gadżetów, którą każdy chętnie do domu weźmie i myślę, że będzie okazja też z córką porozmawiać, żeby na stałe wpisać w historię tego terenu właśnie. To wielką postać i to wydarzenie. Tak. Dzień dobry, pozdrawiam bardzo serdecznie z Olsztyna i ogromnie dziękuję, że tam jesteście i że w ten sposób wyrażacie pamięć o tacie. No myślę, że chyba trudno szukać takich fanów gdziekolwiek, jak wy jesteście. Także ogromne, ogromne dzięki. Są tu też fani z Olsztyna. No, to już jest w ogóle w kraj świata. Pozdrawiamy cię w bliskości. Bardzo ogromnie. Dobrego na nowy rok. Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka Zdroju. Bardzo serdecznie panią też pozdrawiam. Witam, naprawdę bardzo liczna, duża grupa i przede wszystkim pomimo pogody uśmiechnięta i cieszą się wszyscy, że mogą być w tym miejscu. A ja ze swojej strony też podkreślam, że zawsze pamiętamy. Chciałbym bardzo serdecznie panią zaprosić do Lądka Zdroju, bo omówilibyśmy wtedy, na przyszły rok planujemy nadanie tego ronda przy wjeździe imieniu taty, tak żebyśmy zrobili całą taką fajną imprezę. No bardzo dziękuję, to dla mnie jest bardzo smutne miejsce, więc to, no dziękuję, że pamiętacie. Mam nadzieję, że pozwolą mi moje obowiązki przyjechać. Ja sobie pozwolę do pana burmistrza zadzwonić. Zresztą Andrzej ma do mnie telefon, więc też może panu zostawić. Także proszę o kontakt, kiedy tylko państwo uznacie, że to jest tak, i to główne rondo byśmy wtedy, myślę, o to umówimy wszystko na miejscu, przy wjeździe do Lądka. To duże rondo, które już jest i wtedy byśmy zrobili naprawdę fajną imprezę, taką jak teraz, tak liczną przede wszystkim, biorąc pod uwagę tą pamięć o tacie, nie? Także dziękuję bardzo, pozdrawiam. Bardzo się cieszę, dziękuję. Zapraszam, pozdrawiam, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Gładko, no co, inicjatorem całej imprezy jest Rafał, jak wiesz, Sierra stoi na wprost. Tak, Rafał, bardzo serdecznie pozdrawiam Cię, dziękuję ogromnie. Też pozdrawiam, dziękuję. Pojeździliśmy tutaj po wszystkich tych OS-ach sławetnych. W tej chwili jesteśmy przy pomniku, przy obelisku. No i wspominamy, pamiętamy. No i to jest najważniejsze, żeby wspominać, bo już niestety wielu rzeczy się nie cofnie. Więc chociaż to, co nam pozostaje, to pamiętać o takich ludziach, którzy byli nam bliscy. Także dziękuję Wam bardzo, że w ten sposób pamiętacie. To jest bardzo piękne. Dzwonimy zaraz do Grzesia, który przysłał już SMS-a, że to już 24 lata. Tak zleciało. Tak. Już zaraz w lutym 24 lata. No i od razu zapraszam wszystkich do Olsztyna na rocznicę. To na pewno tutaj motoklub olsztyński, który przyjął imię taty niedawno, będzie coś organizował, jak zawsze chyba ten przejazd, więc zapraszam wszystkich serdecznie na spotkanie, jeżeli komuś będzie czas pozwalał, to na pewno 20 lutego się spotkamy. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy. Dziękujemy. Dziękujemy. Ściskamy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich na nowy rok. Wszystkiego co najlepsze. Wzajemnie. Dziękujemy. I nawzajem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pa, pa. Ściskam. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Do widzenia.